Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już wielokrotnie prosili mnie Państwo, abym wyjaśnił, dlaczego msza trydencka. Więc zaczynamy. Będzie to cały nowy cykl poświęcony właśnie mszy świętej trydenckiej. Zaczynamy dzisiaj, można powiedzieć, od takich absolutnych podstaw. Otóż, czym w ogóle jest msza święta i jaki jest jej cel? Myślę, że jest to rzecz nie tylko bardzo ważna, ale i bardzo interesująca i dzisiaj absolutnie już prawie zapomniana. A więc najpierw msza święta według nauki Kościoła jest bezkrwawym ponowieniem ofiary Pana Jezusa. Bezkrwawym ponowieniem, a więc jest to ofiara, prawdziwa ofiara, w której jest ten sam dar ofiarny, ten sam w odniesieniu do ofiary krzyżowej, ten sam dar ofiarny, ten sam kapłan, ofiarnik, jednak inny sposób ofiarowania. A więc Pan Jezus nie umiera ponownie w trakcie mszy świętej. Ofiarowanie odbywa się w sposób bezkrwawy. Pan Jezus jest ofiarowany oczywiście pod postaciami chleba i wina. Rozdzielenie, symboliczne rozdzielenie chleb i wino symbolizuje realne rozdzielenie ciała i krwi, a więc śmierć Pana Jezusa. A więc w mszy świętej mamy rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mamy Jego śmierć, która jest symbolizowana poprzez osobną konsekrację chleba i wina. Mamy tą ofiarę Pana Jezusa, która zostaje w bezkrwawy sposób ponowiona. Po co? Oczywiście po to, abyśmy my, ludzie wszystkich czasów, mogli dostąpić tych łask. Łask wysłużonych przez Pana Jezusa na krzyżu. A więc to jednorazowe wydarzenie, ofiara Pana Jezusa na krzyżu, ono, aby mogło dotrzeć do ludzi wszystkich czasów, po to została ustanowiona msza święta. I tam możemy naprawdę zaczerpnąć tych łask właśnie z krzyża. Cele mszy świętej. Msza święta jest przede wszystkim po to, aby Bogu oddać cześć, a więc adoracja. Po drugie, po to, aby Pan Bogu podziękować. Po trzecie, aby Pana Boga przeprosić. I po czwarte, aby Pana Boga prosić. Adoracja, dziękczynienie, przebaczenie, czyli prośba o przebaczenie i na koniec prośba, czyli adoracja, dziękczynienie, przebłaganie i prośba. Kolejność tych celów ma fundamentalne znaczenie. Przede wszystkim chodzi o to, aby Bogu cześć oddać. Te cele są tożsame z ofiarą Pana Jezusa na krzyżu, to znaczy takie same cele miała ofiara Pana Jezusa na krzyżu i oczywiście takie same cele posiada jej bezkrwawe ponowienie w ofierze mszy świętej. Chodzi o to, aby przede wszystkim Boga uwielbiać. Pojednanie ludzi z Bogiem również służy ostatecznie do tego, aby Boga uwielbiać, bowiem w ten właśnie sposób będzie On uwielbiony poprzez zbawionych, poprzez te dusze, które w niebie przez całą wieczność będą Go chwalić, które dotrą do swojego celu. A więc przede wszystkim msza święta jest po to, aby Bogu cześć oddać. Chwała, adoracja, uwielbienie. Gdy otworzymy Księgę Apokalipsy i tam spojrzymy na to, jak wygląda niebiańska liturgia, ona jest absolutnie ustanowiona, ukierunkowana ku Panu Bogu. Właśnie po to, aby Bogu cześć oddawać. I nasza ziemska liturgia jak najbardziej powinna się w tym kierunku również ustawiać, również tam podążać, naśladować niejako tą niebiańską liturgię, którą mamy pokazaną w Księdze Apokalipsy. Dlatego najważniejsze jest praktycznie to, żeby msza święta, żeby rytm mszy świętej wyrażał te podstawowe cele, aby pokazywał, czym jest msza święta i jakie są jej podstawowe cele. Dlatego o tym dzisiaj mówimy.
bezkrwawe ponowienie ofiary Pana Jezusa i te cztery cele z pierwszym, najważniejszym, czyli z adoracją. I teraz rytm mszy świętej musi przede wszystkim odpowiadać temu, czym jest msza święta, pokazywać, czym jest msza święta i jaki jest jej zasadniczy cel. Jeśli rytm tego nie robi w sposób wystarczający, to jest rytm złym i rytm szkodliwym. A więc rytm musi pokazać, że msza święta jest bezkrwawym ponowieniem ofiary Pana Jezusa. Nie może sugerować, że jest tylko spotkaniem modlitewnym, że jest tylko jakimś nabożeństwem, w trakcie którego najważniejszym elementem jest wspólnota albo wspólna modlitwa, albo czytanie słowa. Wszystko to jest straszliwie mylące, wykrzywiające cel, dla którego msza święta została ustanowiona. Bezkrwawe ponowienie ofiary Pana Jezusa. Tak msza święta zostaje zdefiniowana przez katolicką teologię, na przykład na Soborze Trydenckim. Jest to rzecz zupełnie niepodważalna w teologii Kościoła i tutaj nawet najbardziej odważni modernistyczni teologowie tylko poprzez przemilczenia próbują te rzeczy usunąć w cień, a mało który odważa się to gdzieś tam dosłownie zanegować czy zaatakować. Tak bardzo jest to w teologii katolickiej osadzone, tak mocno zostało to już przez katolicką teologię potwierdzone. W jaki sposób rytm mszy świętej może pokazać, że mamy tutaj do czynienia z bezkrwawym ponowieniem ofiary Pana Jezusa? Ano, może to pokazać w ten sposób, że symbolizuje poprzez swoje słowa, poprzez gesty, poprzez wykonywane czynności, że mamy tutaj do czynienia z absolutnie wyjątkowym, tajemniczym wydarzeniem, że dzieje się coś tutaj absolutnie niezwykłego, że mamy tutaj do czynienia z boską obecnością, z jakąś niezwykłą boską czynnością. I to jak najbardziej stara się Kościół, starał się zrobić przez wszystkie wieki i we wszystkich katolickich rytach starał się oddać Bogu cześć, pokazać, że Bóg tutaj naprawdę jest pod postaciami chleba i wina, oddawać jak najwięcej czci wobec Najświętszego Sakramentu, cały ruch liturgiczny ukierunkować, całą akcję liturgiczną ukierunkować na ołtarz, na to, co się dzieje na ołtarzu, wynieść ten ołtarz do góry, pokazać, że tutaj dzieje się to, co najważniejsze. Stąd na mszy trydenckiej kapłan stoi w tym samym kierunku, w którym stoją ludzie. Wszyscy stoją w tym samym kierunku do Pana Boga. Bowiem tu nie chodzi o spotkanie, tylko tutaj chodzi o przyjście do Boga, o ponowienie tej bezkrwawej ofiary Pana Jezusa i wszyscy muszą być skierowani do krzyża, do ołtarza, do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Tu nie można sugerować niczego innego. Wszelkie rozproszenie uwagi, ułożenie ludzi właśnie gdzieś tam w koło, twarzą do siebie, to wszystko jest rozpraszające w tym kontekście. Tutaj chodzi o Pana Boga. Oddanie czci Panu Bogu, ponowienie ofiary Pana Jezusa. Dlatego ten kierunek musi być jednolity i tam trzeba unikać wszystkiego, co gdzieś tam kieruje uwagę na drugiego człowieka. To musi być w tej chwili, oczywiście nie w kontekście, rozumiemy, miłość bliźniego jest rzeczą absolutnie potrzebną, ale no, akcja liturgiczna. Gdy przychodzimy do krzyża Pana Jezusa, to musimy wszyscy być ukierunkowani na ten krzyż, na ołtarz, na Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego ten kierunek musi być w ten sposób. I on doskonale wyraża to, co się tutaj dzieje. A co się dzieje? No, tysiąc razy już mówiłem, bezkrwawa ofiara Pana Jezusa. Ponowiona ofiara w sposób bezkrwawy. A więc coś absolutnie niezwykłego, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju. W jaki sposób to można pokazać? Wieloraki. Ale na przykład właśnie poprzez odprawienie mszy świętej w języku łacińskim. W języku, którego nie używa się w żadnej innej już sytuacji. Używamy go tylko w trakcie akcji liturgicznej. Co to znaczy? No to właśnie pokazujemy w ten sposób, że to jest coś absolutnie wyjątkowego. Że to jest coś tajemniczego. Ten język jest dla nas niezrozumiały. A więc jest tutaj, dzieje się coś tajemniczego, coś wyjątkowego, coś jedynego w swoim rodzaju, coś boskiego, coś tajemniczego, coś, czego do końca pojąć
w stanie nie jesteśmy. To jest również sens ciszy na mszy świętej trydenckiej. Ta cisza jest po to, aby człowiek się raz, że skupił, zjednoczył z Panem Bogiem, żeby właśnie adorował Boga w swoim sercu. W tym momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi na ołtarz, żeby człowiek już nie skupiał się na niczym innym. Nie słuchał śpiewu, nie słuchał kazania, nie wypowiadał słów, tylko żeby adorował Pana Boga w ciszy. Tylko człowiek i Bóg. To ta cisza ma tutaj ogromne, fundamentalne znaczenie. A więc łacina, która wyraża tajemniczość i wyjątkowość, jednolity kierunek, wszystko ukierunkowane na ołtarz, na Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Cisza, która ma podkreślić, że tutaj jesteśmy tylko dla Boga. Ma pomóc nam skupić się tylko na tym, co absolutnie najważniejsze. Jeszcze dwa słowa a propos celów. Przede wszystkim uwielbienie Pana Boga. Dlatego rytm mszy świętej musi być tak skonstruowany, że to jest czytelne, że my przychodzimy tutaj dla Pana Boga, aby Jemu oddać cześć. To jest absolutnie fundamentalne, żeby rytm nie stwarzał wrażenia, że my tutaj przychodzimy gdzieś tam dla siebie, że przychodzimy, bo taką mamy potrzebę i chcemy się razem spotkać i tak dalej, i tak dalej. Nie, my przychodzimy tutaj, aby Bogu cześć oddać. I to jest bardzo ważne, żeby to się nieustannie w modlitwach, w postawach przejawiało, czyli przyklęknięcia. Klękamy, adorujemy, kadzidło, pieśni z odpowiednią powagą. Tak, to wszystko po to, żeby pokazać Boży majestat. Bogu chcemy oddać cześć. I to jest absolutnie fundamentalne. To jest też niezwykle wychowawcze. Ojciec Woroniecki pisze u podstaw kultury katolickiej, że właśnie liturgia ma fundamentalne znaczenie wychowawcze, że tam człowiek, on pisze w kontekście dziecka, młodego człowieka, który przychodzi i widzi ten porządek mszy świętej. Widzi to, że Bóg jest na pierwszym miejscu, a człowiek przed Bogiem ma klękać i to uporządkowanie i to, że wszystkie elementy mszy świętej właśnie kierują się na adorację Pana Boga, na oddanie Jemu czci, że to jest niezwykle wychowawcze. To uczy człowieka, żeby zajmował to Jemu właściwe miejsce, żeby nie próbował gdzieś tam się wcisnąć nie tam, gdzie trzeba, tylko żeby zajął to Jemu właściwe miejsce, żeby przed Bogiem padał na kolana, żeby rozumiał, że jest stworzeniem, a Bóg jest Stwórcą. Ten fundamentalny element wychowawczy musi być w rycie bardzo wyraźnie przedstawiony. Tu musi być widać, że chodzi o adorację. W tekstach pralnych musi być widać, że chodzi o dziękczynienie, również o przebłaganie. Ten element musi być bardzo wyraźnie widoczny. Jesteśmy grzeszni, więc musimy przepraszać i to musi być wyraźnie widoczne i chociażby modlitwy u stóp ołtarza w mszy świętej trydenckiej tak pięknie to pokazują. Zanim w ogóle podejdziemy do ołtarza, kapłan zatrzymuje się, zanim ośmieli się podejść, musi Boga przeprosić, musi błagać o wybaczenie i to ten konfiteor odmawiany tutaj najpierw kapłan, później ministrant. To wszystko tak pięknie, po to, aby pokazać tutaj wszystkie te cele, adoracja, dziękczynienie, przebłaganie i oczywiście prośba. Prośba przede wszystkim o zbawienie. Prośba o łaski potrzebne do zbawienia. Ten element wieczności, tego celu, dla którego liturgia zostaje ustanowiona, aby nas doprowadzić do nieba, to również musi być bardzo ważne. To znaczy podkreślenie tej nadprzyrodzoności naszego celu, nadprzyrodzoności tych próśb, że jesteśmy nie tutaj dla tej ziemi, ale dla nieba. W mszy trydenckiej, czy to może mniej zasługa samego rytu, ale tekstów mszalnych, bardzo często czytamy, że prosimy Pana Boga, żeby On nauczył nas gardzić doczesnością, a pragnąć tego, co wieczne. Tych tekstów już w zreformowanej liturgii nie ma, bowiem, no właśnie, Duch już zapanował tam inny. Myślę, że tyle wystarczy, jeśli o te podstawy, o to, czym jest liturgia, czym jest msza święta, jakie są jej cele, o język, kierunek, o ciszę. A w następnych materiałach będę starał się przybliżyć poszczególne elementy rytu mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.